Republika Dzień, Monika Borkowska, bardzo serdecznie witam Państwa w Domu Wolnego Słowa. Zostanę z Państwem dzisiaj prawie do godziny 15, ja o godzinie 14.10. Przypominam, na naszej antenie Bitwa Polityczna i zachęcam, tak jak zawsze po godzinie 12, do tego, by wcześniej pomyśleć nad pytaniami do moich gości. Każdy może takie pytanie zadać na profilu na portalu X pod hashtagiem Bitwa Polityczna. Takie pytania można już zacząć kierować. Zachęcam do tej aktywności, bo z dnia na dzień tych pytań od Państwa, od naszych widzów jest coraz więcej, co mnie niezmiernie cieszy. I przechodzimy do pierwszej rozmowy, bo słyszę, że na łączach internetowych jest już z nami pierwszy gość. Pan redaktor Adam Ruszczyński, publicysta Prawy Prosty EU. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam telewidzów. I nie wiem, czy pan redaktor słuchał rano radia RMF, czy pan słuchał wywiadu pana ministra Bodnara. I nie wiem, czy pan redaktor wie, że Adam Bodnar grozi paluszkiem kibicom. Słyszał pan? Niestety... Nie słuchałem tego wywiadu, ale zdążyłem się już dowiedzieć, że grozi palcem kibicom. Zapewne chodzi o ostatnią oprawę na stadionie. Dokładnie, dokładnie, panie redaktorze, ale jeżeli nie miał pan okazji, być może nasi widzowie nie wszyscy też mieli okazję posłuchać tych słów, to oddajmy głos panu ministrowi. Krótka wypowiedź. Ma pan na myśli instalację Refugees Welcome, tak? Tak, to jest jedna, ale także Polonia, która oznajmiła, że to jest strefa wolna od LGBT. Celem tych przepisów jest wprowadzenie odpowiedzialności karnej za stosowanie przepisów, które stanowią nawoływanie do nienawiści. Czy tego typu działania mogłyby się spotkać właśnie z reakcją ustawową po tym, kiedy to prawo wejdzie? Myślę, że tak. Myślę, że ujmowanie tego typu sformułowań, które w sposób jednoznaczny wskazuje na lekceważenie czy poniżenie określonej grupy społecznej, może być klasyfikowane w ten sposób. No i właśnie w taki oto sposób pan minister pogroził tym paluszkiem. Wiemy już też o tym, że ustawa o mowie nienawiści, że ten projekt zapowiadany tak hucznie w obozie władzy przez różnych ministrów, różnych polityków jest już gotowy. Więc należy się spodziewać, że za chwilkę będzie on pewnie przez Sejm przepchnięty. I to w kontekście też tej ustawy padło to pytanie. Jak pan redaktor ocenia taką właśnie wypowiedź prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości? No jak najgorzej oceniam, dlatego że ja jestem zwolennikiem wolności słowa, wolności ekspresji. Są to prawa absolutnie przynależne ludziom wolnym, wolnym narodom. Natomiast projekt ma oczywiste lewicowe zacięcie i on się wpisuje w to wszystko, co na Zachodzie już dawno temu nazwano political correctness, czyli polityczną poprawnością. I to jest próba przeszczepienia antydemokratycznych praktyk obecnych już w społeczeństwach zachodnich na grunt Polski. I myślę, że nie może być na to zgody ludzi ceniących sobie wolność słowa. A sama ta oprawa, bo do tej oprawy meczu, widzieliśmy ją przed chwilką na naszych ekranach, odnosił się pan minister. To go, jak widać, zbulwersowało. No cóż, no ale bardzo często zdarzają się takie bardzo wymowne oprawy, gesty, symbole na meczach różnej maści, bo to tutaj jest akurat mowa o Legii, ale to przecież niejednokrotnie obserwujemy tego typu aktywność, tak to nazwijmy, kibiców i nikt do tej pory nie próbował w taki sposób ingerować w ten przekaz, który kibice chcieli przesłać światu. Jak pan ocenia sam fakt i samą tą oprawę? Ona być może jest mocna, być może jest kontrowersyjna, ale przecież niedawno mieliśmy też głosowanie. Ludzie, Polacy wypowiedzieli się w sprawie migracji. To zostało całkowicie wsadzone do kieszeni, tak, do szuflady przez obecną władzę. To 10 milionów Polaków w referendum wypowiedziało się konkretnie, bardzo jasno, że nie chcą nielegalnej imigracji. I tak sobie dzisiaj myślę po czasie, z perspektywy czasu, że tego typu właśnie akcje i happeningi, także te na stadionach, są też wyrazem tego pewnie sprzeciwu wobec właśnie tego, jak ta władza potraktowała i jak podeszła do kwestii tego referendum. Ja tej oprawy nie oceniam jako kontrowersyjnej. Ona mieści się moim zdaniem w ramach uprawnionego dyskursu. Jest wyrazem pewnej emocji i postawy. Obaw chyba też.
Proszę, obaw jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Obaw, dla których można było to rozwiązać metodami politycznymi, bo ja sobie przypominam dobrze, jak to Donald Tusk nawoływał do tego, żeby nie głosować, nie brać udziału w referendum dotyczącym migracji. A więc unieważniam to referendum, tak przecież jest, pamiętamy dokładnie, te słowa. Dokładnie. A zatem skoro się używa takich argumentów, żeby ten dyskurs publiczny uniemożliwić i tym samym stłumić go z obawy, że w tym referendum większość byłaby przeciw przyjmowaniu migrantów, a Donald Tusk już wcześniej poczynił pewne zobowiązania w tej materii w Brukseli i stąd było poparcie dla... No dobrze, no i teraz słyszymy, panie redaktorze, że jest ustawa o mowie nienawiści przygotowana. Ona w kontekście tej ustawy mówiło się głównie o środowisku LGBT. Teraz widzimy, że ona będzie rozszerzona i tego typu happeningi też będą podciągnięte pod mowę nienawiści. To jest tłamszenie wolności słowa? Można to tak interpretować? Oczywisty sposób. Tu się posługuje pojęciem takiego prawa kowalnego i ciągliwego. To jest takie naciąganie przepisów, z czego ten reżim słynie, bo wszystko, czego się do tej pory dotknął pan Bodnar, począwszy od mianowania prokuratorów, skończywszy na sprawie pana Romanowskiego, polega na łamaniu konstytucji i łamaniu prawa. Zatem precedens jest i oni, dopóki nie zostaną powstrzymani, będą w to brnąć nadal. I o tej ustawie, i o tym, co dzieje się wokół pana posła Romanowskiego i tej sprawy będziemy oczywiście wracać. Także dziś na naszej antenie dziękuję panu bardzo za te opinie i komentarze. Adam Ruszczyński, publicysta, Prawy Prosty EU. A my, proszę państwa, już za chwilkę po krótkim fleszu informacyjnym wracamy do kolejnej rozmowy. Zostańcie państwo z nami.